Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się glutationem. Kiedyś już Wam o tym wspominałem w różnych filmach, że jest to niesamowicie cenna substancja, ale dzisiaj o tym troszeczkę szerzej, ponieważ warto tutaj powiedzieć więcej słów o tym i żebyście zrozumieli, jak ogromną rolę on odgrywa w naszym organizmie. Przede wszystkim glutation to jest tak zwana matka wszystkich przeciwutleniaczy, ponieważ jest jak gdyby najbardziej u góry z nich wszystkich, ale również ma tutaj bardzo pozytywne działanie, kiedy łączy się go z innymi przeciwutleniaczami, takimi jak na przykład witamina C, witamina E, kwas alfa-liponowy, czy na przykład Q10. Kiedy połączymy te substancje z glutationem razem, to wzmacnia ich działanie wiele razy. Czyli są po prostu dużo, dużo mocniejsze i przynoszą więcej korzyści dla naszego organizmu. Oczywiście każdy organizm jest, a właściwie można powiedzieć, był w stanie wytworzyć sobie samemu glutation, ponieważ jest to rzecz niesamowicie potrzebna dla naszego organizmu i bez niej niestety, ale po prostu organizmy często chorują. Organizm wytwarzał glutation na przykład z trzech rzeczy, które są tutaj. To są głównie aminokwasy, takie jak glicyna, cysteina oraz glutamina. Ale niestety przez stres, przez złe odżywianie, a to niestety jest praktycznie wszędzie dzisiaj, organizmy tracą właściwości produkcyjne glutationu. Czyli my po prostu już nie jesteśmy za bardzo w stanie go produkować. I niestety, ale mamy go za mało. Poziom glutationu jest oznaczany w niektórych klinikach, które po prostu sprawdzają, na jakim poziomie my mamy stres oksydacyjny w naszym organizmie. Stres oksydacyjny jest niestety bezpośrednio połączony z całym szeregiem chorób, które po prostu nas dotykają ciągle ze wszystkich stron. I przede wszystkim tak oznacza się w tych klinikach właśnie ten poziom. I wtedy wiedzą mniej więcej, jak dopasować tutaj różne rzeczy, żeby po prostu tego człowieka naprawić. Także tutaj widzimy, że poziom glutationu pokazuje praktycznie bezpośrednio poziom naszego zdrowia, że tak to ujmę. Ponieważ kiedy go brakuje, to niestety, ale mamy problem. Ponieważ glutation jest bezpośrednio odpowiedzialny za oczyszczanie się naszego organizmu z różnych toksyn, metali ciężkich, z różnych rozpuszczalników, pestycydów przede wszystkim, które są z tej całej chemii, która jest w jedzeniu, z ksenobiotyków na przykład też. Ksenobiotyki są na tyle ohydne, że niestety, ale nasz organizm nie potrafi ich sam wydalić. Czyli kiedy się raz dostaną już do naszego organizmu, to praktycznie zostają tam już na zawsze. Ale glutation pomaga się ich pozbyć tutaj z organizmu. I przede wszystkim metale ciężkie. Tutaj wszelkiego rodzaju glutation jest naprawdę super w tym. Bardzo fajnie sobie tutaj z tym radzi. Ponieważ on sprawia, że te wszystkie niechciane substancje, które my mamy w organizmie, stają się wodno-rozpuszczalne i możemy je usunąć razem z moczem. Czyli po prostu pozbywamy się ich z organizmu. To jest właśnie dla glutationu tak ważne. Jednak trzeba pamiętać jedną taką rzecz. Glutation w pierwszej kolejności idzie na reparację naszego organizmu. Czyli co to znaczy? To znaczy, że może mamy go za mało. Nawet jeżeli będziemy go suplementować, może tak być, że będziemy go mieli za mało dalej. Ponieważ on w pierwszej kolejności idzie na naprawę naszego organizmu. Wszelkiego rodzaju zapalenia, które są w organizmie. Nawet i te ciche. Ponieważ kiedy mamy za mało glutationu, bardzo szybko rozwijają się zapalenia w organizmie. Jak wiemy, zapalenia, szczególnie i te ciche zapalenia, to są takie zapalenia, które, że gdzieś ono jest, ale nie wiadomo gdzie, ponieważ nie daje żadnych objawów. Te bardzo często, niestety, po dłuższym czasie
utrzymywania się w organizmie skutkują różnymi innymi chamskimi dolegliwościami, jak na przykład autoimmunologia, no i bardzo często również później i nowotworem, ponieważ u pacjentów z nowotworami zauważono, że oni już mieli przez lata ciche zapalenia lub też i widoczne zapalenia, ale przeważnie były to ciche zapalenia, które nie dawały objawów. Czułeś się super zdrowy, wszystko wygląda ok, ale jednak w organizmie jest gdzieś ciche zapalenie, które cały czas po prostu no, przeszkadza temu organizmowi w pracy i po iluś tam latach rozwijały się wtedy nowotwory u tych ludzi. Jeżeli chodzi o metale ciężkie, no to one tutaj akurat też odgrywają bardzo paskudną rolę w bardzo wielu chorobach, też i autoimmunologicznych i tak dalej. I niestety wartałoby się ich również pozbyć z organizmu. I tutaj zauważono właśnie, że glutation najbardziej w badaniu takim, które przeprowadzono, o najbardziej, tak jakby to powiedzieć, delikatnie, ale i najbardziej skutecznie usunął metale ciężkie z organizmów ludzkich lepiej niż wszystkie inne znane metody, które były. Nawet i chelatacja wypadła gorzej niż glutation. A jak wiemy, chelatacja ma też wiele negatywnych skutków, ponieważ no, czujemy się bardzo, bardzo źle, jakbyśmy poimprezowali kilka dni po tym. Oczywiście to się tam uzupełnia, bo wypłukują się wtedy też i te potrzebne pierwiastki z organizmu i część się ich uzupełnia, ale i tak bardzo często czujemy się po helatacji strasznie wypluci, że tak to powiem, nazwę, posłowie. I tutaj właśnie z glutationem tego nie ma. On to lepiej usuwał i nie daje nam tych takich negatywnych objawów, że czujemy się tak dziwnie, ponieważ glutation jest substancją, którą nasz organizm jest sam w stanie wyprodukować. Jednak, tak jak podkreślam jeszcze raz, zbyt duży poziom stresu, złe jedzenie zaburzają właśnie produkcję glutationu. Jednak to nie są wszystkie takie faktory, które to zaburzają, ponieważ jest to jeszcze na przykład zły sen, za mało snu, również promieniowanie wszelkiego rodzaju, czyli no, kto tego dzisiaj nie ma, dzisiaj to mamy praktycznie wszyscy, czyli również przy promieniowaniu są problemy tutaj, że z produkcją glutationu. Dlatego na te wszystkie faktory niestety trzeba zwrócić uwagę. Również kiedy się przejadamy, a szczególnie jeżeli są to takie niezbyt zdrowe rzeczy, to również zaburzamy sobie ilość glutationu w naszym organizmie i będzie go niestety mniej. Nawet i te poziomy, jeżeli uzupełniamy suplementami, a dalej będziemy się źle odżywiać, źle spać, stres i tak dalej, to te poziomy również będą się zaniżać. To trzeba mieć też na uwadze, więc to jest po prostu taki jak gdyby pakiet. Trzeba po prostu dobrze, zdrowo żyć i tutaj można się wspomagać jeszcze dodatkowo glutationem. To nie jest tak, że on wcale nic nie pomoże, ale trzeba na to zwrócić uwagę, żeby po prostu żyć w równowadze. Nie w tym młynku dla szczura w środku, gdzie się tam biega, czy chomika, tylko po prostu żyć w równowadze, w balansie ze swoim organizmem. Słuchać swojego organizmu, co on ci mówi, czego on potrzebuje. Nie mówię tutaj teraz o złej florze bakteryjnej czy pasożytach, które ci mówią, żebyś zjadł ciastko, tylko po prostu słuchaj tego wewnętrznego głosu, a nie tych różnych mieszkańców, którzy mieszkają u nas, żeby to nie było źle zrozumiane. Również poziom glutationu obniża się, jeżeli mieliśmy na przykład jakieś rany, które muszą się zagoić, w jakichś infekcjach, ponieważ on wtedy jest wykorzystywany właśnie po to, żeby to wszystko funkcjonowało. Niestety, jeżeli mamy niski poziom glutationu, to również będziemy się szybciej starzeć, ponieważ glutation jak gdyby chroni nasze komórki przed uszkodzeniem DNA, ale też i przed starzeniem się. Jeżeli tego glutationu jest mało, to bardzo często właśnie komórki szybciej się starzeją i dochodzi do uszkodzenia danej komórki, przez co ta komórka już nie funkcjonuje optymalnie. Jedna jeszcze nie byłaby problemem. Problem pojawia się, kiedy tych komórek jest coraz więcej.
w całym organizmie, ponieważ wtedy zaczyna się robić nieciekawie. Również glutation ma bardzo wielki wpływ, może i ogromny wpływ na nasz układ odpornościowy, ponieważ jest bezpośrednio odpowiedzialny za produkcję limfocytów, ale też i za całą funkcjonalność układu odpornościowego. A jak wiemy, nasz układ odpornościowy jest aktywny w każdej jednej dolegliwości, w każdej jednej chorobie uczestniczy układ odpornościowy. Co by to nie było, od małego zadrapania po coś większego. Zawsze jest potrzebny układ odpornościowy po to, żeby z danej choroby można było wyjść i się zregenerować. Bez układu odpornościowego to po prostu nie działa, a glutation ma tutaj przeogromny wpływ na układ odpornościowy. Również przy hormonach, ponieważ bardzo często mamy zaburzenia hormonów. Mamy na przykład PMS, mamy dominację estrogenu, mamy różne, przeróżne są zaburzenia hormonów. Glutation również pomaga uregulować poziom hormonów. Także, jak sami widzicie, to jest naprawdę ogromny zakres tutaj, jaki ma. To jeszcze nie jest wszystko, ponieważ on działa również przeciwzapalnie. W jakichś infekcjach, jak nas coś łapie, również jest glutation przydatny. Przy alergiach na przykład, jeżeli jakieś występują, również jest glutation przydatny. Kiedy na przykład mamy problemy z wątrobą, ponieważ wątroba jest takim głównym magazynem jak gdyby glutationu w naszym organizmie i zarazem chroni też i naszą wątrobę. Kiedy jest go po prostu za mało, magazyn jest pusty, to również wątroba bardziej cierpi przez różne toksyny, przez które przechodzą przez nią. Więc glutation tutaj również pomaga nam ochronić naszą wątrobę, żeby ona lepiej funkcjonowała. Mało tego, glutation również jest odpowiedzialny za to, że zatrzymuje proces utleniania się tłuszczy w naszych żyłach. Co to oznacza? To oznacza, że takie uszkodzone tłuszcze, właśnie głównie omega-6, bardzo często wchodzą w skład blaszki miażdżycowej, czyli po prostu tak zwanej miażdżycy. Czyli glutation zapobiega, żeby te tłuszcze się tam utleniały, ponieważ jak sama nazwa mówi, jest przeciwutleniaczem i zarazem chroni nasz organizm przed miażdżycą. A wiadomo, że miażdżyca jest odpowiedzialna za szereg przeróżnych dziwnych rzeczy, jak na przykład udary, zawały serca i nie wiadomo co jeszcze. Również glutation ma bezpośredni wpływ na poziom homocysteiny. Oczywiście pozytywny wpływ tutaj na to ma, a jak wiemy, homocysteina jest również takim wskaźnikiem, gdzie się mówi, że jak jest po prostu w pewnym złym poziomie, to może wystąpić zawał serca. Także tutaj również glutation ma wpływ na poziom właśnie homocysteiny. Ma bezpośredni wpływ też na nasz mózg, nasze neuroprzekaźniki, które tam po prostu są i przekazują to wszystko dalej, te sygnały. Również tutaj glutation ma pozytywny wpływ, czyli jeżeli masz problemy, czy by to nie były motoryczne, czy z pamięcią i tak dalej, po prostu główka nie pracuje, jak to się mówi, tak jak ma być, to tutaj również można uzyskać korzystne właściwości z przyjmowania glutationu. Kiedy mamy za mało glutationu w naszym organizmie, to bardzo często występują właśnie choroby, różnego rodzaju infekcje, które powtarzają się, praktycznie jedna się kończy, następna już się zaczyna. Jesteśmy bardzo często zmęczeni, czyli po prostu wstajemy rano i nie mamy już za bardzo siły. Mamy huśtawkę nastroju, czyli raz się czujemy tak, raz tak. Bardzo szybko się irytujemy. To też jest jednym z takich objawów. Bardzo często ludzie opisują bóle głowy, ale też jest i kolejny objaw, którym po prostu jest jak gdyby taki ucisk w głowie. Jakby się tak coś cały czas uciskało, to też jest jeden z takich indykatorów po prostu, że mamy za mało glutationu w organizmie. Znaczy może na to wskazywać, chociaż tutaj no, warto zrobić większe badania i sprawdzić po prostu cały organizm, ale można też i poziom glutationu też sobie sprawdzić, jak to tam będzie wyglądać w tym. Co jeszcze mamy? Niespokojność, czyli czujemy się cały czas tacy niespokojni, jakby to coś było nie tak.
Gdzieś to też jest jednym z takich objawów bardzo częstych właśnie, że brakuje nam glutationu. Oczywiście tych objawów jest dużo, dużo więcej. Ja wymieniam tutaj tylko parę takich głównych, ale jest tego jeszcze dużo, dużo więcej. Glutation również jest bardzo ważny, jeżeli mamy insulinooporność lub też cukrzycę. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, ponieważ no, cukrzyca też nie bierze się znikąd, insulinooporność też nie bierze się znikąd, głównie ze złego jedzenia i tak dalej. Są to też procesy zapalne, które mają tutaj wpływ na to, a jak wiemy, no, procesy zapalne, układ odpornościowy, który również reguluje te wszystkie problemy, także tutaj również glutation ma bardzo duży wpływ na to. Jest dużo, dużo więcej jeszcze przeróżnych właściwości, które ma glutation. Ja staram się tutaj Wam te takie naszkicować, tak o, mniej więcej, żebyście zauważyli, jak ogromny wpływ ma na to i co tutaj widzimy przede wszystkim. Widzimy znowu wpływ nowoczesnego świata na nas. Wiele czynników, które miały ulepszyć nasze życie, jednak cały czas pogarszają nasze zdrowie. Ponieważ to, że kiedyś organizm potrafił sobie sam wytworzyć tyle glutationu, ile potrzebował, no niestety zaczynamy zatracać. Przez to właśnie wszystko, przez ten cały pęd tego życia, przez tą technologię, która promieniuje i nie wiadomo co jeszcze, stwarzają się właśnie tego typu problemy, że później nam zaczyna brakować przeróżnych rzeczy. Że już nie wspomnę o pożywieniu, które no, nie jest już praktycznie jedzeniem, tylko no, nie wiadomo nawet czym w sumie jest, ponieważ jest produkowane na szybką skalę, wielką skalę, byleby było szybko, tanio i byle jak. Ale co to dostarcza do naszego organizmu? Tego byście wiedzieć nie chcieli. Uwierzcie mi. Ponieważ ja się kiedyś w to zagłębiłem, nie wygląda to ciekawie. Także to jest glutation i to są jego korzyści, które po prostu może Ci dać. Ja korzystam z glutationu już od dłuższego czasu, odkąd wpadły mi pierwsze badania na jego temat, tak zacząłem go po prostu stosować i nie zamierzam z niego rezygnować, ponieważ stres to ja też mam, pomimo że jestem zawsze uśmiechnięty, ale też mam swój stres, ponieważ ciężko mi pogodzić wszystko razem, żeby tutaj i dla Was być, ponieważ to było dla mnie priorytetem. Jednak powoli okazuje się, że ja muszę priorytety stawiać gdzie indziej, żeby w ogóle tutaj móc być. Także no cóż, więc jest jak jest. Jak chcesz dzisiaj coś przekazać komuś, to niestety musisz najpierw na to zarobić i później możesz tą wiedzę przekazać. Na to to wygląda, ponieważ no, w tym kraju już się taką wiedzy nie da przekazać. Trzeba najpierw zapłacić za to, że możesz ją przekazać. Tak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy. Dobrze, moi drodzy, to był glutation. Ja używam tego glutationu. Zalinkuję Wam go w opisie filmu, jakbyście chcieli. Ja tam jest sprawdzony sklep, z którego korzystam z przeróżnych rzeczy, którego już nieraz Wam pokazywałem. Różne produkty z tego sklepu. Na cały asortyment sklepu macie tam 5% zniżki z hasłem Szaman. Link macie w opisie. Numer telefonu też jest w opisie filmu. Ten dziubek po prawej stronie tutaj ekranu. Kliknąć, rozwinie Wam się opis. Wszystko tam znajdziecie. Ja życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej.